Hejka, widzowie, ja jestem Natia, w dzisiejszym odcinku jesteśmy w Euro Truck Simulator 2. Dziś jedziemy z Tirana z Albanii do Kragu Jaufac do Serbii. Rolki blachy 24 ton, tir Scania. Proszę bardzo. Zostawcie apeczkę do góry, subskrypcja oraz komentarz. Tutaj mamy właśnie Tirana, tu mamy Durres. Tu mamy jeszcze do oglądania, nie będę tam tracił czasu. Tutaj mamy lekkie serpentyny. Będziemy mieć przez Prysztinę, tam gdzie ostatnio jechałem. Niż będziemy mijać. No i Kragujawiec. W miarę krótka trasa. 9 godzin. O, nie wam pokazuję. O, biała Scania. Wszystko mamy ściszone na 20%. No, proszę bardzo. Głośność radia wyłączona. No. Ten film będzie na jutro. A tutaj mam... O nie, 95 tu mam. No nie. A tu mam tak. Rolki, blachy, dobra. Jedziemy. Bo ja tu gadam zamiast jechać. Dobra. Jest w grze piątek 13.38, o, z tego wszystkiego minąłem wyjazd. W prawdziwym życiu też jest piątek, ale nie 13.38. Tylko 17.51. Mam dojechać na piątek 22.39. Więc jedziemy. Dobra. Film na pewno 15 minut nie będzie trwał. O, policją. Kręcam w prawo. Dobra. Tak wygląda. Tam ładne góry. Luz, miasto Luz. Gdzie taka wioseczka? 40 km na godzinę ograniczeniem. Dobra. Tirana. Tirana. 32 stopnie w grze. Next stop. Dobra. O, a tu już 30 km ograniczeniem. Nie wiem czemu tak. Albo próg zwalniający chyba. No tak, próg zwalniający. I kolejny. Próg zwalniający. Kto by się spodziewał? Podobna ta ciężar... no, przyczepa do lawety. No. Tu już 30 dalej. Ten samochód tu nie powinien stać, bo blokuje przejazd. Bezpieczniejszy, no ale... trochę ciasna droga, no, no nic. I już 40 km ograniczenie. No, miasto Luz, znaczy wieś Luz się skończyła i zajeżdżamy na stację benzynową. Znaczy ja zajeżdżam, aby ze mną. Bo jedno kosztuje paliwo za 195 euro. Pieniędzy mam 1 milion. Zatankuję, żebym potem się nie musiał martwić tym, że trzeba stanąć. Dobra. No, dużo litrów, 808 litrów, suma 1480. No i jedziemy. Dobra. Koszty paliwa pokrywa pracodawca, a i w prawo od razu. Dobra. Bym minął krzyżówkę. Dur jest w prawo, znaczy w lewo. Kawana ciężarówka z dostawczakami, ładne skrzyżowanie, ładne domy. No. Tutaj kolejna stacja benzynowa, ale ona nie jest moja. Tylko po prostu se już jest i już. No.
Rondo na rondzie z drugim zjazdem. No to zjadał tym drugim zjazdem. Dobra, jakieś góry. I autostrada. Dobra, Albania, to jest dalej. Ładny parking. Zielonym zadoszeniem. Nada stacja się nazywa. Ale ja z tej autostrady za długo to nie pokorzystam, bo będę musiał skręcać w prawo. O, tutaj pokazuję coś na czerwono. Ale może jak skręcę w prawo, to będzie może kolejna autostrada. Widzę góry. 80 km na godzinę ograniczenie. No już tu 70. No i tak mówiłem, koniec autostrady. Jaka ładna góra, już 60, ale już tak naprawdę 40 km ograniczenie. I już 30. No. Dobra, ważne, że mamy zatankowane, to dojedziemy. Na zakaz zawracania, nakazany kierunek jazdy prosto. A co to ten napis na żółto oznaczało i się zmienia. Dobra. O, krowy. Dwie krowy. Rzeka, most. Wow. W którym zaraz mogę w niego wpaść. Zagapiłem. No. Dobra. Zakaz wyprzedzania. Dobra. No i jedziemy. 60 km. Bus Balkan Trains. Dobra, most fajny. Tutaj tam kolejny fajny. Dobra. Zwężenie dróg. Dobra. Ja jadę prosto. Dobra, 17:57. Tir Scania, biała ciężarówka, tak jak ja. No, znów ładna droga, ładne góry. Dobra. Kręcamy w prawo, zmieniamy pas. Okej, i jedziemy. Troszkę pod górę. A właśnie na te serpentyny wjeżdżamy. Dobra. Teraz będzie nieco pod górkę. No bo wiadomo, że po serpentyna się jedzie pod górkę. Ładne drzewa. Niefajne to jest, że jadę powoli. Ale coś tam jadę. Więc no. Mam dojazd na piątek 23. Ale widzowie, ja to zaraz nadrobię, tylko te serpentyny minę. Na ten most zaraz musimy się znaleźć. Dobra. Bo można 80, a jadę 40 do 45 km na godzinę maksymalnie. Więc to troszkę wolniej i... trzeba nadrobić. Dobra. Okej, oj, za blisko mi gościu zajechałeś. Za blisko jeszcze hamujesz. No. A będzie bramka. No. Okej. No skoro ty mnie... No gościu, weź się decyduj. Chyba nie chcę, żebym go wyprzedzał po prostu. No. Dobra. Tunel. Okej, niby krótki kurs, ale no... odległość jest troszkę długa. No i te serpentyny też spowalniają, bramki spowalniają, te samochody spowalniają, ograniczenia spowalniają. Więc no. Dobra. O, ładna góra zielona. Okej, no i bramka. Brameczki witają. No. Okej. Jadę prosto.
Dobra. 30 km ograniczenia. Dobra, 22 euro opłaty drogowej. Mój pracodawca. Okej, no to jedziemy. 7 godzin 11 minut. Dobra. I będę wyprzedzać tego wolniaka. Gość, co mi się nagle pojawiłeś? Ja tu chcę wyprzedzać. Mrugnąłem mu za to, bo tak 1322 litrów paliwa. Mam, ale to mi wystarczy do końca trasy. No, jeszcze kawałek. Dobra. Ok, wyprzedzamy. Skoro 60, to wykorzystamy. O, łany góry ze śniegiem. Jest 61, 93, 94, 95. Dobra, to wyprzedzamy wszystkich. Wykorzystuję, jak przedtem wolno jechałem. Teraz jechałem 97 najszybciej. Strasznie górzysty ten teren w Albanii, widzę. Może on taki jest po prostu. No. Ale tych gór, może nieskończoność. No. Jednak chyba tej całej trasy nie skończę, bo chcę, żeby film trwał 15 minut, bo mam jeszcze dwa filmy do nagrania. Burnout i World War. Więc no niestety tą trasę będę musiał dokończyć we wtorek. No bo jutro jadę do Rzeszowa do poniedziałku, więc teraz nadrabiam prędkość, więc muszę poprzekraczać. No i mam jeszcze 3 minuty filmu mniej więcej. Więc no. Teraz wyprzedzam wszystkich dosłownie. Wiem, że jest 60, jadę 95, ale trudno. No, autobus Balkan Trains, to będzie zmiana pasów. I mnie one skręcą w prawo, więc to mi w sumie nic nie da. No, ale troszkę tam wyprzedziłem. Dobra, stacja benzynowa, ale na nią nie mogę zajechać. No i mnie one skręcą w prawo, 6 godzin 22 minuty. Most 40 km, ograniczenie. Dobra. Okej. Wszyscy w prawo? No co jest? No ja nie mogę. Wszyscy tam gdzie ja, no to dobra, samiście się wkopali. O, jaka ładna rzeka, góry. Aj, se nie mogę wyprzeć, no udało wam się, udało. No. Dobra. Ale ciasno. Jakiś most żółto-czerwony. 371 km. Dobra. Jeżeli się muszę spakować. A, bo mamy prace drogowe. No tak. No ale się skończyły, więc. Jadę was wyprzedzić. Ale sobie co mi tutaj, jak będę zjeżdżał na stację benzynową. No dobra, widzowie, mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Dawno Eurotrucka chyba nie było. Zabędą bramki, to i tak się nie opłaca. Teraz zjadę w prawo na stację. No i ten film będzie na jutro, więc... I skręcamy. Jak się nagle pojawiła mi ta stacja. Dobra. Póki. Zakończyłem w tym miejscu. Dobra. Tutaj wystartowałem. No, tylko tyle ujechałem. Ale no. Chciałem jechać dzisiaj do Maribor. On tutaj właśnie, no ale nie było kursów.
Dlatego wybrałem tą trasę, więc łapeczka do góry, subskrypcja oraz komentarz, więc hej!